Kiedy zapada zmrok, rozświetlamy noc dzięki wynalazkowi, na którym fortunę zbił Edison. Patrzymy w świecące ekrany komputerów, telewizorów i smartfonów zamiast w ciemność. Z czasem kładziemy się do łóżek za zamkniętymi drzwiami, nie pomni niebezpieczeństw, jakie kiedyś czyhały na nas w mroku. Łatwo przychodzi nam zapomnieć, że, jak mówi klasyk, noc jest ciemna i pełna strachów, ale większość żywych organizmów nie może sobie pozwolić na tyle beztroski. Sen wydaje się być dla nich niezbędny i jednocześnie groźny. I w takich wypadkach natura pokazuje nam swoje najbardziej niesamowite oblicza. Kiedy pierwszy raz przyszło mi czytać tolkienowską trylogię, elfowie wydawali mi się gatunkiem naprawdę niezwykłym, zwłaszcza w odniesieniu do standardów, które znałem z otaczającego mnie świata. Z czasem jednak okazało się, że na przykład ich nieśmiertelność nie jest tak bardzo wyjątkowa, bo rzeczywiście żyją zwierzęta, które się nie starzeją, ale na przykład meduza Turritopsis Dorni jest w stanie posunąć się o krok dalej i w pewnym sensie umie cofać czas w trudnych warunkach, powracając do postaci polipa. Chodzenie po śniegu wydaje się być nieco bledsze, kiedy weźmiemy pod uwagę, że bazyliczek jest w stanie biegać po wodzie. Bardzo długo wydawało mi się, że ostatnim bastionem niezwykłości Legolasa i jego pobratymców będzie sen, a dokładniej umiejętność spania i śnienia z otwartymi oczami w czasie marszu. Czy tak rzeczywiście jest? Wciąż bym się pod tym podpisał, ale na ziemi żyją zwierzęta, które niewiele ustępują elfom, jeżeli chodzi o to zagadnienie, i o kilku z nich możecie usłyszeć w tym odcinku, w którym opowiemy o tym, jak wygląda, wyglądał i mógłby wyglądać sen w wykonaniu ziemskich organizmów. Zanim jednak zaczniemy, mała uwaga. Ilekroć w tym odcinku będę mówił o śnie, będę miał na myśli szeroko rozumiane zachowania snopodobne, takie jak na przykład zmniejszona responsywność, czyli osłabiona odpowiedź organizmu na bodźce zewnętrzne, która jest odwracalna, co w przypadku człowieka odróżnia na przykład sen od śpiączki, zmiany aktywności mózgu, czy zmiany aktywności samego zwierzęcia, zachowania tego zwierzęcia w cyklu okołodobowym. Także sen, o którym dziś będzie mowa, niekoniecznie musi oznaczać dokładnie ten sam sen, który znamy z własnego doświadczenia. Zacznijmy od poszukiwania najbardziej prymitywnego organizmu, który wykazuje stany snopodobne. Dzięki temu będziemy w stanie ustalić, jak stary ewolucyjnie jest sen. Większość naukowców jest zgodnych, że najprostszymi organizmami, które śpią, są nicienie, takie jak na przykład Cenorhabditis elegans, u którego specyficzny stan snu poprzedza wylinkę, czyli zrzucanie zewnętrznej powłoki ciała. Ale nie dajmy się oszukać, już u tak prostego organizmu w tym czasie dochodzi także do reorganizacji pracy układu nerwowego. Jeżeli pójdziemy tym tropem, to znaczy przyjmiemy, że to nicienie są najbardziej prymitywnymi śpiącymi organizmami, korzeni snu będziemy musieli szukać gdzieś w paleozoiku jakieś 500 milionów lat temu. Z drugiej jednak strony, gdybyśmy mieli wskazać najbardziej prymitywny cykl okołodobowy, czyli zmiany zachowania zwierzęcia w związku ze światłem bądź ciemnością, musielibyśmy się cofnąć nawet o 200 milionów lat do okresu prekambryjskiego. Wtedy to mieliśmy ostatniego wspólnego przodka z robakiem morskim Platynereis dumerili, którego larwa ma światłoczułe komórki. Kiedy nie są one oświetlone, stymulowane jest wydzielanie melatoniny, hormonu, który w nocy jest produkowany również i w naszych ciałach. Co on robi? Paraliżuje pracę rzęsek larwy. Czyli kiedy Platynereis dumerili jest oświetlona, melatonina nie jest wydzielana, rzęski pracują normalnie i larwa podpływa stopniowo do powierzchni, po to, by w nocy na skutek paraliżu tychże rzęsek zacząć stopniowo opadać. Światło, rzęski pracują, podpływamy do powierzchni, ciemność, rzęski sparaliżowane, opadamy. W ten sposób został nakreślony pierwszy w historii cykl okołodobowy. A skoro już jesteśmy przy bezkręgowcach, to podkreślmy, że ich sen wydaje się być dużo bardziej złożony i zaawansowany, niż mogłoby nam się w pierwszej chwili wydawać. I od razu zaznaczam, że głównym czynnikiem, który decyduje o tym, że stwierdzamy, iż dane zwierzę śpi, jest zmniejszona responsywność. To znaczy bodźce, które normalnie wyzwalałyby jakąś akcję, pozostają z jego strony bez odpowiedzi. Kiedy owadom z rodziny wywilżnowatych naukowcy uniemożliwili ich zsynchronizowany z cyklem okołodobowym odpoczynek, stworzenia musiały to sobie odbić przy następnej okazji, pozostając w stanie snopodobnym odrobinę dłużej. Wygląda na to, że odsypiają. Niewyspane muszki owocowe gorzej się uczą. Owadom dawano do wyboru dwa korytarze: ciemny, w którym był słodki syrop, i jasny, w którym był środek dla nich nieprzyjemny.
Normalnie wybierają one światło, jednak z czasem uczą się lecieć w kierunku ciemności. Tym osobnikom, którym badacze uniemożliwiali odpowiednią ilość snu, nauka szła zauważalnie wolniej. U langusty zarejestrowano zmiany w przebiegu EEG, czyli pracy mózgu, ale to nic w porównaniu do ośmiornicy. Badacze monitorujący pracę ich mózgów zauważyli krótkie okresy wzmożonej aktywności w czasie, kiedy zwierzęta spały. Inne grupy naukowców raportowały, że ośmiornice bardzo często wykonują gwałtowne ruchy, którym towarzyszy zmiana koloru w czasie snu. W efekcie część naukowców posunęła się do stwierdzenia, że zwierzęta te doświadczają fazy snu REM, choć jest to stwierdzenie powszechnie nieakceptowane, przynajmniej póki co. Jak widzieliśmy, już bardzo proste organizmy potrzebują snu, ale czy możemy powiedzieć, że jest to reguła? Oczywiście nie. Czy są zatem zwierzęta, które nigdy nie śpią? Rzecz jasna, tak. Na przykład gąbki. Oczywiście zgadzam się, że nie jest to zbyt zaawansowany przykład, ale z poszukiwaniami istot, które są trochę bardziej rozwinięte, jest pewien problem. Otóż fakt, że nie udowodniliśmy, iż dane zwierzę śpi, nie oznacza jednocześnie, że mamy prawo powiedzieć, że tego nie robi. A ponieważ naukowcy zajmujący się snem zwierząt częściej badają sen zwierząt niż brak snu zwierząt, to nasze poszukiwania są dużo bardziej utrudnione i obarczone sporą niepewnością. Wciąż jednak możemy spróbować. Bardzo długo podejrzanymi były płazy i ryby, zwłaszcza te gatunki, które żyły w wiecznej ciemności, czyli na przykład w jaskiniach albo, w przypadku ryb, na dużych głębokościach. Jak jednak pokazał Paul Antoine Liburel w artykule z końca maja tego roku, wszystkie badania, jakie kiedykolwiek przeprowadzono na płazach, sugerują, że przedstawiciele każdej z podgromad śpią. Jest to co prawda bardzo prymitywny sen czynnościowy, ale objawia się zarówno w zmianach aktywności, napięcia mięśni, jak i pracy samego mózgu. Nazywany jest on często snem cichym i można w nim dopatrywać się pewnej prymitywnej wersji snu wolnofalowego non-REM, który znamy z autopsji. Pozostają więc ryby. Część z nich musi pozostawać w ciągłym ruchu, aby móc oddychać, a najlepiej poznanymi z tej grupy są rekiny. Rzeczywiście już dosyć dawno postawiono hipotezę, że nigdy nie śpią, a to dlatego m.in., że mają zbyt słabe pokrywy skrzelowe, aby wymusić przepływ wody przez skrzela, w efekcie gdyby przestały płynąć do przodu, zaczęłyby się dusić i rzeczywiście, gdy rekin chce wziąć głębszy oddech, musi przyspieszyć. Jak się jednak okazało, część gatunków ma specjalne otwory zlokalizowane za oczami, nazywane przedchlinkami lub tryskawkami, które umożliwiają pompowanie wody przez skrzela nawet w bezruchu. To bardzo dobrze współgra z opisami nurków, którzy widzieli przedstawicieli tychże gatunków pozostających spokojnie na dnie morskim lub odpoczywających w bezruchu w jaskiniach morskich. Co ciekawe, rekiny mogą pozostać w bezruchu również w inny sposób, podpierając się płetwami o dno morskie i ustawiając się na wprost do podmorskiego prądu. Wprawdzie zużywają w takiej posturze o 9% energii więcej, ale ciągle bezruch jest możliwy. No i nie można określić, czy rekin śpi na podstawie zamykania oczu, bowiem nie jest on w stanie tego zrobić, jego powieki są zbyt krótkie. To wszystko sprawia, że określenie, czy rekiny śpią, czy nie na podstawie oznak zewnętrznych jest bardzo kontrowersyjne, tym bardziej, kiedy weźmiemy pod uwagę doniesienia o jaskini śpiących rekinów. Znajduje się ona nieopodal Isla Mujeres na głębokości około 20 metrów. Nurkowie zauważyli, że bardzo często bez ruchu na dnie morskim leżą tam rekiny, również z tych gatunków, które mogłyby mieć problem w takiej sytuacji. Okazało się, że jest to kwestią warunków, które panują wewnątrz jaskini. Po pierwsze, utrudniona cyrkulacja sprawia, że woda tam jest mniej zasolona. Po drugie, jest w niej więcej tlenu. Niektórzy badacze podejrzewają, że rekiny powracają tam cyklicznie, gdyż duża ilość tlenu może powodować u nich stany analogiczne do ludzkiego upojenia alkoholowego. Ale bardziej racjonalne wydaje się być to, iż niskie zasolenie nie jest korzystne dla pasożytów, z którymi rekiny muszą sobie radzić. W takich więc warunkach podnawki zwierzęta, które towarzyszą rekinom i utrzymują je w czystości, pozbywając się właśnie wspomnianych pasożytów, mają dużo łatwiejsze zadanie. Można więc w pewnym sensie powiedzieć, że ta jaskinia to swoista rekinia myjnia. Ale ważnym jest pytanie, czy rekiny w tej jaskini rzeczywiście śpią.
I odpowiedź brzmi niemal na pewno nie. Między innymi dlatego, że są w stanie ciągle śledzić oczami ruchy nurków oraz odpowiadać reakcją na bodźce o tej samej intensywności co zwykle. Więc czy daje to nam prawo stwierdzenia, że rekiny nigdy nie śpią? Niestety nie. Między innymi dlatego, że w rodzinie rekinowatych znajdują się wyjątki od niemal wszystkiego, o czym do tej pory opowiadałem. Na przykład rekiny z rzędu Cephalostylum śpią tak głęboko, że naukowcy są w stanie wyjąć je z wody bez ich rozbudzania. Tak więc badacze nie są zbyt skłonni stwierdzić, że organizmy tak blisko ze sobą spokrewnione wykazują tak diametralne różnice, jeżeli chodzi o podstawowe stany czynnościowe. Z drugiej strony jest jeszcze koleń pospolity. Badania układu nerwowego tego rekina wykazały, że za ruch, który decyduje o pływaniu, odpowiada nie mózg, a rdzeń kręgowy. Możliwy jest więc scenariusz, w którym mózg rekina śpi, a on ciągle jest w stanie się poruszać, a przez to oddychać. Niestety nikt jeszcze nie podjął się zbadania tego zjawiska, tak więc póki co nie możemy stwierdzić, że rekiny nie śpią, a jedynie, że na podstawie obecnego stanu wiedzy przynajmniej niektóre gatunki najprawdopodobniej tego nie robią. Analogiczne wywody można przeprowadzić dla innych gatunków ryb, niestety ciągle z tym samym rezultatem, tak więc jeżeli poszukujemy gatunków zwierząt, które nie śpią z całą pewnością od narodzin do śmierci, pozostają nam gąbki i być może meduzy. Ale na 100% możemy wskazać inne, które ze snu rezygnują na całkiem długie okresy swojego życia, takie jak migrujące ryby, ryby, których tarło wiąże się z wydatkiem energetycznym, matki młodych delfinów, praktycznie nie śpią przez pierwsze 6 do 8 tygodni od narodzin swoich dzieci, tilapinia mozambijska w ogóle nie śpi, dopóki nie osiągnie postaci dorosłej, no i wiele kontrowersji dotyczy ptaków migrujących, choć jesteśmy w stanie wskazać mechanizm, który mógłby im umożliwić sen. A dowiedzieliśmy się o nim dzięki badaniom przeprowadzonym na delfinach. Kiedy jesteśmy śpiący, zwykle kładziemy się, zamykamy oczy, odprężamy się i zasypiamy. Gdybyśmy byli delfinami, na koniec byśmy jeszcze utonęli, a to dlatego, że wszystkie ssaki morskie muszą oddychać powietrzem atmosferycznym z udziałem świadomości. Tak więc, kiedy przychodzi do spania, mają one do rozwiązania nie lada problem natury technicznej. Z jednej strony trzeba wyłączyć mózg, żeby dać mu odpocząć, a z drugiej trzeba ciągle kontrolować świadome oddychanie. Ale natura jest kreatywna i nie z takimi problemami dawała sobie radę. Tym razem za sprawą czegoś, co nazywa się snem unihemisferycznym, o czym piosenki śpiewała m.in. Metallica. Dzięki badaniom aktywności mózgu delfina wiemy, że opanowały one umiejętność spania jedną li tylko półkulą mózgu naraz, podczas gdy druga kontroluje poruszanie się, oddychanie, a także monitoruje otoczenie za sprawą otwartego oka. Jest to zawsze oko leżące po stronie przeciwnej, to znaczy jeżeli lewa półkula mózgu śpi, a prawa funkcjonuje, to otwarte jest lewe oko. Po około 2 godzinach półkule i oczy zamieniają się rolami. Oczywiście nie tylko mózg jest specjalnie dostosowany do takiego stanu, ciało również wykazuje pewne zmiany, m.in. jeżeli chodzi o częstotliwość oddechów, która spada z 8-12 na minutę do 3-7 na minutę. Delfiny, kiedy śpią w sposób unihemisferyczny, także wydają się odrobinę otępiałe, pływając głównie przy powierzchni. Wszystko wskazuje na to, że delfiny mogą kontrolować, która półkula mózgu ma zasnąć. Często dobierają się one bowiem w czwórki, tworząc tak zwane śpiące formacje. W takim układzie 2 delfiny znajdujące się po prawej mają otwarte prawe oko, a 2 delfiny po lewej – lewe oko. Co jakiś czas delfin z jednej strony przepływa na drugą. Jeśli zmiana dotyczy prawej na lewą, zamyka wtedy prawe oko, a otwiera lewe, pozostałe stworzenia w formacji dostosowują się do tego zachowania. Wiele wskazuje na to, że z umiejętności spania w ten sposób nie korzystają nowonarodzone delfiny, zmuszając tym samym do bezsenności swoje matki. Badania z 2005 roku sugerują, że przez pierwszy miesiąc ani matka, ani młode nie śpią w ogóle. Natomiast publikacja z 2007 roku, która śledziła takie pary przez pierwsze 2 miesiące życia, wskazuje, że matki nie śpią przynajmniej przez 95% doby, a ich dzieci przez 70-90% doby. Co ciekawe, jeżeli już któreś z tej pary przyłapano na spaniu, to miało ono otwarte oko skierowane na członka najbliższej rodziny. Co jednak najciekawsze, taka długotrwała deprywacja snu, no bo przecież nawet te 20% doby to jest zdecydowanie mniej niż 8 godzin, które delfiny normalnie sypiają, w żaden sposób nie odbiła się negatywnie ani na matce, ani na młodym.
Sen unihemisferyczny nie jest domeną tylko delfinów, bo w ten sposób spać potrafią wszystkie ssaki, których życie związane jest z wodą. Na przykład foki. Bardzo często można spotkać opisy, że zwierzęta te pływają po wodzie z jedną tylko płetwą zanurzoną, akurat tą, którą kontroluje nieśpiąca właśnie półkula mózgu, dzięki czemu są w stanie utrzymać pozycję, która umożliwia im oddychanie. Unihemisferycznie śpią też ptaki. Kaczki bardzo często dobierają się przed nocą w trójki lub czwórki i ustawiają w linii. Te zwierzęta, które wylądują w środku, zamykają oboje oczu. Te z brzegów zostawiają otwarte oko skierowane na zewnątrz, dzięki czemu są w stanie szybciej zareagować na ewentualne niebezpieczeństwo. Nawet takie gady jak igłany są zdolne do unihemisferycznego snu, pomimo że w niewoli zwykle śpią tak jak my, czyli bihemisferycznie. Ale kiedy do ich terrarium wkłada się węża, oczywiście zamkniętego w klatce, natychmiast otwierają to oko, którym mogą obserwować potencjalnego drapieżnika i co ciekawe, śpią unihemisferycznie jeszcze przez kilka dni po usunięciu niebezpieczeństwa z ich otoczenia, tak na wszelki wypadek. Więc bardzo długo uważano, że sen unihemisferyczny jest cechą, którą straciły z jakiegoś powodu ssaki lądowe. Do czasu. Świeże badania pokazują, że 20% owocożernych nietoperzy z gatunku Epomorphus walbergi w lecie śpi z jednym okiem otwartym, to zamknięte dla niepoznaki, zasłaniając zwykle skrzydłem. Jest to pierwszy przykład unihemisferycznego snu u ssaka lądowego i, co najciekawsze, nie wiemy czy ostatni. Jest jeszcze jedna rzecz, którą trzeba koniecznie zaznaczyć przy okazji omawiania snu unihemisferycznego. Otóż zawsze musi to być sen wolnofalowy non-REM. Spośród wszystkich zwierząt, które są teoretycznie zdolne do doświadczania snu paradoksalnego, czyli snu REM, walenie mają go najmniej, a przez najmniej mam na myśli prawdopodobnie wcale. Jedyny udokumentowany naukowo przypadek snu REM u walenia dotyczył Grindwalla w 1969 roku i trwał 6 minut. Warto jednak wspomnieć, że delfiny miewają senne erekcje, które u ludzi są skojarzone z fazą snu REM, tak więc możliwe, iż doświadczają bardzo krótkich epizodów snu paradoksalnego. Na tyle krótkich, że nie jesteśmy w stanie ich zarejestrować. Póki co pamiętajmy jednak, poza jednym przypadkiem sprzed 45 lat, nigdy nie udowodniliśmy snu REM u waleni, a zwłaszcza u delfinów, które uważane są za jedne z najinteligentniejszych zwierząt. Co wskazuje na to, iż z procesami uczenia powinniśmy raczej kojarzyć sen wolnofalowy. Zwróćmy uwagę na jeszcze jeden bardzo ważny fakt. Ptaki mają sen REM, ssaki mają sen REM, ale snu REM nigdy nie zarejestrowano u gadów. Pomimo, że przez pewien czas podejrzewano jego istnienie u kajmana, ostatecznie okazało się, że te krótkotrwające wzmożone piki aktywności mózgu śpiącego zwierzęcia są raczej wybudzeniami. O czym to świadczy? Najprawdopodobniej o tym, że sen paradoksalny wyewoluował dwukrotnie. Raz dla ptaków, raz dla ssaków, bowiem ostatni wspólny przodek tych dwóch grup zwierząt był właśnie gadem, a one nie mają snu REM. Bardzo długo obok rekinów kandydatami na nigdy nieśpiące stworzenia były ptaki, takie jak na przykład albatros, który większość życia spędza na otwartym morzu. Ale nawet jeżeli nie śpi w locie, co się podejrzewało i podejrzewa, to z całą pewnością zaobserwowano osobniki, które ucinały sobie drzemkę na powierzchni wody. Z drugiej strony, znany z Polski jeżyk zwyczajny ląduje w zasadzie tylko w okresie lęgowym, pozostając w powietrzu nawet przez 2-3 lata non-stop, jedząc, pijąc krople deszczu, a nawet kopulując w locie. Jak więc sobie radzi ze snem? No cóż, bardzo długo jedyną hipotezą był wspomniany przed chwilą sen unihemisferyczny, ale nieco światła na to zagadnienie rzuciły badania nad zwierzęciem, które nazywa się drozdek okularowy. Ten niewielki ptak lato spędza w Kanadzie i na Alasce, ale każdej jesieni migruje do Ameryki Południowej. Obserwacje ptaków w niewoli dały niespodziewane wyniki. Otóż, kiedy przychodzi sezon migracji, drozdek zaczyna być bardziej aktywny w nocy, a dzień spędza na odpoczynku i śnie. Ale jego sen staje się bardzo, bardzo, bardzo dziwny. Po pierwsze, śpi nawet kilkaset razy dziennie po średnio 9 sekund. Często zdarza mu się mieszać rodzaje snu. Czasem daje odpocząć dwóm półkulom mózgu jednocześnie, czasem wybiera sen unihemisferyczny, czasem zaś przechodzi w stan, który jest ni to snem, ni to czuwaniem. Wykazuje zmniejszoną reaktywność na bodźce bez całkowitej utraty świadomości, jego oczy są wtedy nie do końca zamknięte, badacze mówią często o tym jako o stanie sennym. Taka kombinacja może być odpowiedzią na pytanie, jak śpią ptaki odbywające czasem wieloletnie loty.
Bardzo często, bardzo krótko i bardzo różnie. Możliwe więc, że migrujące ptaki są istotami, które doświadczają najkrótszych epizodów snu w świecie zwierząt. Gdybyśmy mieli poszukać drugiego bieguna tej klasyfikacji, wielu z Was zapewne pomyślałoby o śnie zimowym i popełnilibyście duży błąd, bowiem sen zimowy nie ma nic wspólnego z prawdziwym snem. Dlatego najbardziej poprawne jest nazywane go hibernacją. Okazuje się bowiem, że zwierzęta praktycznie nie śpią w czasie hibernacji. Przyczyną, dla której te dwa zjawiska są rozłączne, może być zbyt duży spadek temperatury ciała, bowiem okazuje się, że gdy ciepłota chwilowo rośnie, zwierzęta rzeczywiście mogą doświadczyć epizodów snu wolnofalowego. Jednak podkreślam, hibernacji nie powinno się łączyć ze snem, zwłaszcza w kontekście najnowszych badań na wiewiórkach i susłach, które pokazują, że zwierzęta te muszą wybudzić się z hibernacji, aby rzeczywiście się przespać, bowiem stan ich mózgu można porównać do stanu mózgu normalnie funkcjonującego zwierzęcia, które nie spało przez kilka dni. A skoro mowa o hibernacji, to warto wspomnieć, że stosunkowo niedawno odkryto pierwszego hibernującego ssaka tropikalnego, którym okazał się być karłowaty lemur gruboogoniasty. Postanawia on przezimować, kiedy temperatura spada poniżej 30 stopni. Oczywiście na plusie. Co ciekawe, nie stabilizuje on temperatury swojego organizmu w czasie hibernacji, zależy ona od temperatury otoczenia i kiedy mają miejsce piki temperaturowe, również on jest w stanie doświadczyć epizodów snu, jednak w jego przypadku jest to sen REM. Te badania wyraźnie pokazują, że jest jakiś związek pomiędzy stanem metabolicznym organizmu a doświadczeniami związanymi ze snem oraz pozwala to postulować, że sen REM jest temperaturowo i energetycznie nieco bardziej wymagający niż sen wolnofalowy. No i pnąc się po gałęziach drzewa życia, dochodzimy do człowieka. Istoty, o której zwyczajach sennych powinniśmy wiedzieć praktycznie wszystko, no bo co jak co, ale spać to spaliśmy tysiące razy. Okazuje się jednak, że mogliśmy nigdy tego nie robić prawidłowo, a mówiąc dokładniej, nigdy nie robić tego w sposób dla nas naturalny. Zdziwieni? Opowiadali o tym już inni polscy twórcy internetowi i po więcej szczegółów odsyłam do ich filmów, ja tylko pokrótce powiem, że eksperyment ten przeprowadził niejaki Thomas Ver, który ochotników zamykał przez kilka nocy pod rząd na 14 godzin w całkowitej ciemności i obserwował, w jaki sposób będą oni funkcjonowali, a dokładniej w jaki sposób będą oni spali w takich warunkach. Bardzo szybko ich sen zaczął stawać się jakiś dziwny, bo dwublokowy. Uczestnicy eksperymentu zaczynali spać przez 4 godziny, później przez 1,5 godziny wykazywali normalną aktywność, by znów położyć się na 4 godziny. Robert Eklich napisał nawet o tym książkę, powołując się na 16 lat swoich badań, w których odszukał odwołania do pierwszego i drugiego snu w Biblii, pamiętnikach, poradach lekarskich. W XVI wieku zalecano pożytkować ten aktywny okres nocy na seks. Czy nawet modlitewnikach, gdzie są specjalne modlitwy na praktycznie środek nocy. Taki schemat snu upadł według Eklicha w XIX wieku, najprawdopodobniej na skutek rozwoju sztucznego oświetlenia, ale warto sobie w tym miejscu zadać pytanie, czy w architekturze ludzkiego snu możemy znaleźć jakieś przesłanki świadczące o tym, że miał on niegdyś dwublokowy charakter. Nie bardzo, ponieważ zapis polisomnograficzny dla naszych celów przeprowadzamy tylko w jednym bloku. To znaczy potrzebujemy tych od tych 4-5 do 8-9 godzin z zapisu, im więcej tym lepiej i tyle. W czasie tego zapisu zmieści się kilka, 4-5 faz cyklu snu, czyli snu od płytkiego do głębokiego i do REM. Tych takich cykli jakby będzie około tam 4-5 w czasie takiego snu, zależnie od jego długości. Natomiast ciężko mi się odnieść do tej teorii dwufazowego snu, jakby. Ale to, że jest potrzeba do spania w ciągu dnia często i że ona pozytywnie wpływa na zdrowie czy na funkcjonowanie ludzi, chyba świadczy o tym, że to może być coś na rzecz. Na upartego jednak, gdybyśmy przyjrzeli się temu jednemu blokowi snu, to w zapisie można zauważyć coś ciekawego. Jest w pewnym sensie asymetryczny. W drugiej połowie snu zdecydowanie częstsze i dłuższe są epizody snu REM, co może delikatnie sugerować, że funkcje i przebieg pierwszego i drugiego snu były niegdyś nieco różne.
Osobiście głęboko wierzę w to, że ludzie kiedyś rzeczywiście spali w dwóch blokach. Nie tylko na podstawie eksperymentów Vera czy pracy Kirscha, ale także dzięki takim drobnym smaczkom literaturowym. Między innymi takich, które można znaleźć w Don Quixote Cervantesa. Tłumacz, nie wiedząc, że schemat snu ludzkiego kiedyś mógł wyglądać inaczej, zupełnie zmienił wydźwięk pierwszego akapitu rozdziału 68. W polskim tłumaczeniu brzmi on tak. Don Quixote nieco zasnął, ale się wkrótce obudził, nie tak jak Sancho, który od wieczora do rana spał jak zabity w dowód zdrowia i braku kłopotów. Natomiast tłumaczenie bezpośrednio z oryginału powinno być następujące. Zgodnie z naturą, Don Quixote odespał już swój pierwszy sen, nie poświęcając czasu na drugi. W przeciwieństwie do Sancho, który snu nigdy nie dzielił. Trwał on od nocy do świtu, co było oznaką dobrego zdrowia i braku trosk. I to jest chyba najsympatyczniejszy przykład, który pokazuje, że nawet humaniści, którzy w życiu planują zajmować się wyłącznie tłumaczeniami z języków obcych, powinni mieć jakiekolwiek pojęcie o naukach matematyczno-przyrodniczych. Dajcie mi jeszcze chwilę, a spróbuję Wam opisać, jakbyśmy funkcjonowali, gdyby nie nasz nadrzędny zegar, czyli Słońce, które w rytmie praktycznie 24-godzinnym swoimi wschodami i zachodami wyznacza nam cykle naszego funkcjonowania. Takie pytanie było na czasie zwłaszcza w połowie XX wieku, kiedy te rozwijające się programy kosmiczne dawały nam perspektywę podróży międzygwiezdnych. Stosowny eksperyment postanowił przeprowadzić na samym sobie francuski zapalony speleolog Michel Siffre, który w 1962 roku udał się 100 metrów pod ziemię do jaskini Sarcassonne położonej pod Niceą, aby w temperaturze poniżej zera i wilgotności sięgającej 98% spędzić 2 miesiące. Co się okazało? Po pierwsze, taka deprywacja sensoryczna, czyli całkowite odcięcie od bodźców zewnątrz, wcale nie najgorzej podziałały na jego mózg, bowiem tylko raz wpadł w szał, w czasie którego tańczył i śpiewał na całe gardło, w całkowitych ciemnościach rozdzierając sobie parę spodni. Po drugie, wywołała się u niego hipotermia, czyli trwałe obniżenie temperatury ciała do około 34 stopni Celsjusza. Co się zaś tyczy jego rytmu dobowego, praktycznie się on nie zmienił. Wydłużył się o niespełna godzinę do niepełnych 25 godzin, choć sam Siffre uważał, że śpi i czuwa w rytmie 15-godzinnym, przez co był przekonany, że ma jeszcze kilka dni eksperymentu przed sobą i nie bardzo chciał współpracować z ratownikami, którzy zeszli po niego do jaskini. Musicie przyznać, że ten eksperyment był w pewnym sensie hardkorowy, ale musicie też wiedzieć, że to dopiero połowa historii, bowiem 10 lat później, w 1972 roku, Siffre udał się do Teksasu, aby w jaskini Del Rio spędzić 6 miesięcy w ramach eksperymentu sponsorowanego przez NASA. Tym razem był on dużo lepiej wyposażony, po pierwsze zabrał ze sobą magnetowid oraz czasopisma do czytania, po drugie NASA zadbała o dużo lepsze zaplecze eksperymentalne. Podłączono go do elektrod, które monitorowały pracę jego mózgu, serca oraz mięśni. Przez pierwsze 2 miesiące wszystko przebiegało jak najbardziej w porządku, aż do 79 dnia eksperymentu, kiedy to zepsuł mu się magnetowid i zaczęły gnić czasopisma, które ze sobą zabrał, wywołując postępującą deprywację sensoryczną, czyli odcięcie od jakichkolwiek bodźców. Z czasem zaczęła się ona przeradzać w depresję, która zaowocowała myślami samobójczymi po tym, jak niechcący zabił mysz, którą chciał złapać i uczynić swoim przyjacielem. W efekcie jego stan stał się tak zły, że pod koniec eksperymentu, kiedy na powierzchni rozpętała się burza z piorunami i był rażony prądem przez elektrody bezpośrednio do mózgu, zdecydował się je odłączyć dopiero po 4. takim szoku elektrycznym. Było to, jak sam mówi, spowodowane uczuciem bezsensu i ogólnej beznadziei. No ale najważniejsze, co z wynikami eksperymentu, co z rytmem okołodobowym? Przez pierwszy miesiąc nie uległ on praktycznie zmianie, 24-25 godzin, potem jednak całkowicie się rozregulował, przyjmując wartości od 18 do nawet 52 godzin. Z notatek Siffre wynika, że najlepiej mu się funkcjonowało w cyklu 48-godzinnym, co znajduje swoje potwierdzenie w serii innych badań i można postulować, że to 48-godzinny cykl snu i czuwania byłby najbardziej optymalny dla człowieka, gdyby nie Słońce. 36 godzin funkcjonowania, 12-14 godzin snu. Odkryto także, że każde 10 minut funkcjonowania w ciągu dnia więcej, to jest około 1 minuta snu REM dłużej w nocy, oraz im więcej snu REM doświadcza człowiek, tym krótszy czas reakcji ma po przebudzeniu. Siffre sam powiedział, że sen w jaskini był doskonały.
ale to już zahacza o tematykę kolejnego odcinka. Dziś zresztą było znowu bardzo długo, także po raz kolejny dziękuję za Wasz czas i po raz kolejny mówię z wielką nadzieją do zobaczenia, do usłyszenia.